Dzień dobry, nazywam się Adam Skorniewski, jestem kierownikiem MOPS-u w Tomaszowie Lubelskim. Po raz już czwarty organizujemy turniej wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Miasto oraz LTM Tomaszów Lubelski. Organizujemy turniej pod nazwą Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego. Jest to ewenement, powiem już w ten sposób, w skali kraju. Tomaszów podjął się wyzwania i po raz czwarty już organizuje turniej piłki siatkowej dla pracowników służb społecznych szeroko rozumianej definicji w tym zakresie. W tym roku zgłosiło się 10 uczestników, m.in. Krzywda, gmina Krzywda, gmina Głuków, GOPS Nałęczów, Zamość, Wydział Polityki Społecznej, GOPS Zamość, Tomaszów Lubelski. W tym są również zaproszeni goście, jak co roku Policja, Komenda Miejska Policji Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim. Jak wspomniałem wcześniej, turniej jest ewenementem w skali na pewno kraju, ponieważ z tego co się orientuję, tego typu rozgrywki są w dużo mniejszym skali, to są jakieś tam jednorazowe. Tutaj mówimy już o pewnym cyklu, który się odbywa w Tomaszowie. Zbliżamy się do 5 za rok. Mam nadzieję, że to będzie coraz z mocniejszym uderzeniem. Za chwilę odbędą się rozgrywki, około godziny 15-16, uroczyste zakończenie. Następnie udajemy się do miejscowości Susiec, gdzie odbędzie się spotkanie podsumowująco-integracyjne. Witam Was serdecznie na czwartym turnieju piłki siatkowej pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa lubelskiego. W większości jest to branża oczywiście pomocy społecznej. Brawo dla Was! Chciałbym tylko powiedzieć, że organizatorem turnieju w tym roku, jak w latach ubiegłych, jest Stowarzyszenie z Tomaszowa Lubelskiego Nasze Miasto oraz Stowarzyszenie LTM Lubię to Miasto z Tomaszowa Lubelskiego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, też w tym mieście. A w ogóle mnie słychać? I bardzo dobrze. Zwycięzcy. Bardzo serdecznie gospodarza dzisiejszej imprezy, szefa dzisiejszego bałaganu, pana Adama Skorniewskiego. Wielkie brawo. Spotykamy się po raz czwarty. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten piąty jubileuszowy to będzie naprawdę ogromne wydarzenie i tego już dzisiaj życzę. Drużyna Tomaszowa napisała na swoich koszulkach, bo jak nie my, to kto? Panie Adamie. W sensie wygrania, dobra. Turniej nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie sponsorów oraz samorządów terytorialnych powiatu tomaszowskiego i nie tylko zresztą. Że wspomnę o burmistrzu miasta Tomaszów Lubelski. Dziękujemy. Starosty Jan Kowalczyk, wójta gminy Tomaszów Lubelski, pani Marzena Czubej-Gancarz, czy też wójt gminy Susiec, wójt gminy Jarczów, burmistrz miasta Lubycza Królewska, burmistrz miasta i gminy Tyszowce, burmistrz miasta Łaszczów, wójt gminy Ulchówek, wójt gminy Krynice, wójt gminy Krzywda, burmistrz miasta Krasnystaw. Oczywiście pozyskaliśmy również głównego sponsora strategicznego naszego turnieju. Jest to firma Signity S.A., firma działająca na polu informatycznym zabezpieczenia społecznego, z którą współpracujemy od wielu, wielu lat. Oczywiście pojawiły się też inni sponsorzy, bardzo liczni w tym roku, poprzez spółdzielnię meczowską OSM Krasnystaw, poprzez przedstawicielstwo firmy Weissmana, poprzez hurtownię Roztocze. Mógłbym wiele o tym opowiadać. Naprawdę dziękujemy z całego serca za pomoc i za zaangażowanie w tym zakresie.
to do nas niósł. Reprezentuję powiat krasnostawski, Mazurek Paweł. Wspaniała organizacja turnieju od 3 lata temu. Udało nam się nawet wygrać turniej pierwszy i trzeci. W tym roku też mamy ambitne zamiary. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak najbardziej chciałbym tutaj pochwalić organizację. Z Adamem na czele, z Bożenką i całą resztą pracowników pomocy społecznej. Wspaniale organizują to przedsięwzięcie i oby tak dalej.